Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Zbyszka Oleksiaka chcemy zaprezentować, jak jesteśmy, chcemy zaprezentować takiego gołębia bardzo ciekawego, bo ja tak może tytułem wprowadzenia jeszcze pokażę. Powiem, przypomnijmy sobie na wystawie ogólnopolskiej, tam podczas filmu ja pokazywałem właśnie między innymi, tutaj zobaczmy, jak są zdjęcia zrobione wszystkich gołębi, które zostały, zajęły pierwsze trzy miejsca w kategoriach tych olimpijskich, te, które reprezentowały Polskę na wystawie europejskiej. Był taki, były gołębie w kategorii Sport F. Między innymi tam były pierwsze miejsce był gołąb kolegi księdza Jerzego Spółki Kostor Żółkiewicz, drugie miejsce był gołąb Grzegorza Lazara, trzecie miejsce Mieczysława Grandysa, a czwarte miejsce z koeficjentem 2,67, czyli o 9 chyba setnych tylko mniej od kolegi Mieczysława, był gołąb kolegi Zbyszka Oleksiaka. Pokażmy go teraz, bo zdjęcia mu wtedy nie wykonywaliśmy, teraz je zrobimy, a chcę go też pokazać, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy gołąb, gdyż tak, on jest w 100% gołębiem pochodzącym z hodowli twojej, ale po oryginałach Rainera Pittmana. Tak. Syn jego, syn Kilometer Fressera, którego ty też masz w hodowli u siebie, jest ojcem tego gołębia, a matką jest taki imbret na Harikana 51. Pokażmy tego gołębia, opowiedz coś więcej o nim i powiedz, jakie konkursy zdobył. To jest samiczka po prostu, która była lotowana. Tak z boku, tak niebieska jest. Skrzydełko tak. Zrobimy do ognia. Bardzo ładna jest. Jest niedużej budowy gołąbek. No to jest samiczka po prostu tak zwanego naszego kiosku kurnika, no nie? Także no samiczka to jest wcześniej, bo ona była już 15 grudnia, łączone w pary były 15 grudnia. Także ze stycznia? Stycznia. No jest to gołąbek, który już był, po niej były już mutki, ona wychowywała mutki po prostu, nie wcześniej już, no nie? Za czym przystąpiła do lotów, także ona ciąg miała po prostu dosyć ten. No w każdym bądź razie była pierwsza w oddziale na 3538 gołębi, pierwsza w oddziale na 2314 i szósta na 3066. Czyli miała dwa razy pierwszy konkurs, a jeden raz szósty. I co właśnie warto podkreślić, jeszcze raz mówię, to jest czysty Rainer Pittman 100%, a co ciekawe właśnie ten pierwszy gołąb, przypomnijmy sobie, to był też z spółki Kostor Żółkiewicz, to był też gołąb czysty, 100% po gołębiach Rainera Pittmana. Także bardzo dobrze te gołębie widzimy się tutaj akurat w tej kategorii Sport F te spisywały. Jeszcze powiedzmy tak, gołąb ten jest teraz sparowany z czym? Teraz jest sparowany od koniecznego po tym olimpijczyku. Tak, mamy takiego gołębia 37, bo to 31 chyba mamy takiego właśnie gołębia, który jest z tym takim złotym medalistą od kolegi Ligockiego, a to był po gołębiach Arka Koniecznego i zobaczymy, on też... Byle co sobie wybrała, sama z tego wybrała. Sama sobie wybrała, takie kojarzenie mamy, ale tego gołębia też będziemy mieli na sprzedaż, tak? Jeżeli by się klient znalazł, to zobaczymy. Zobaczymy, no niekoniecznie, ale będziemy widzieć tak, jak... ale zobaczmy. Piękna sama. Spróbujemy uchować po niej jeszcze, nie, bo właśnie... Pokażmy mamy... jeszcze te rodowody, tam Zbyszek leżą te oryginalne rodowody Rainera Pittmana. Co warto podkreślić, bo ten Kilometer Fresser to jest gołąb, który jest w hodowli u kolegi Zbyszka. Ten oryginał jest też. W zeszłym roku, kiedy byliśmy podczas... Dwa lata temu, przepraszam, podczas dni otwartych w hodowli Rainera Pittmana mieliśmy gołębia, tam właśnie Zbyszek nawiódł gołębi, to były dzieci właśnie Kilometer Fressera dużo. Bo to była ciekawostka jeszcze, bo no, ja pojechałem tak za bardzo nie po Kilometer Fresser, tylko po dziecko Kilometer Fresser, tak na dalekie dystanse chciałem się wzmocnić. I ksiądz Kostor osobiście mi wybrał tego gołębia 924, który jest jej ojcem, no nie? I to był syn właśnie Kilometer Fressera. Kilometer Fressera, nie? I ten gołąb mi się szczególnie spodobał po prostu w rękach, no nie? Ja ten gołąb byłem bardzo dumny, ja mi ksiądz go tam wyniósł po prostu, jak się to mówi, jak z podlady, no nie, tak zwanej. I byłem rewelacyjnie z niego zadowolony, no a później się okazało, że dostałem taką propozycję, żeby wziąć tego ojca i zarazem jeszcze kilka dzieci, no nie? No i teraz jeszcze ciekawostka dalsza jest, no z tego jest najlepsza samiczka, ale po dwóch braciach również tego gołębia. Masz 10 dzieci, no, tam jeszcze jest, oryginalnych Rainera. No ja wszystkie te gołębia akurat wziąłem, ale co ciekawostką jest, nie? Po bracie, tylko z innego połączenia, z inną samiczką, bo tu jest na Impreza 330, z WG Kosakowo jest szósty w tym roku z finałowego lotu. I też po Kilometer Fresserze, właśnie po synie. Tylko po innym. A jeszcze po następnym tym synie Kilometer Fresser, znowu z połączeniu, po prostu znowu z moim innym, bo tu z pazurka rodziny, jest 22 z finałowego lotu, WG Mistrzów. Także po prostu... Czyli te 10 Kilometer Fressera, te gołębie, bo Kilometer Fresser, tylko powiedzmy jeszcze wprowadzenie, to jest Wolfganga Krenerta gołąb, którego odkupił Rainer Pittman od niego, a to był gołąb, który na daleki dystans był, wygrywał i narodową Barcelonę, narodowe Perpignan, widzę
co tam jeszcze miał? Był najlepszym zwycięzcą Niemiec w międzynarodowym locie w 2012 roku. No dużo, dużo takich miał czołowych konkursów na... No to był najlepszy go Niemiec w 2012 roku jako as Niemiec, nie? I co ciekawe właśnie jeszcze, bo Rainer Wittmann, tam oni, zresztą ktoś to zna specyfikę niemieckich lotów, te ich daleki dystans to nie jest to, co u nas. I dlatego tutaj widzimy, kiedy Rainer Wittmann się, że tak powiem, on się tego dalekiego dystansu niejako pozbywał, bo one, że tak powiem, nie były w pełni wykorzystane u niego, tutaj z 400 kilometrów udało. 400 km by musiał jeździć na samo wkładanie, bo to jest rzadkość, no tak, że przemyśleli, że raczej odstąpią z tego całkowicie, a u nas no, te loty zaczynają być popularne, także no, mam ten goni tam wykorzystany, będziemy widzieć. No. Ciekawostką jeszcze taką, jak tu przy okazji mówię o tym dalekim dystansie, to również w UG Mistrzów odbił się 13 z finałowego roku po gołębiu, co mam też od Raymunda Putmana, po synie Zidana. Mm-hmm. No to też jest słynny gołąb w belgijskich gazetkach, co było po wszystkie artykuły, no nie? I on, się odbił 13, ale z tego, co byli sam organizator i klienci, no to szedł jako pierwsza szła po prostu i no nie trafiła w klapę, bo to była jedyna siwa biortka, no nie? I po prostu zakręciła kółka i jest 13, także była szansa nawet, żeby była pierwsza, no to wiadomo, że grupa przeleciała, no akurat nie trafiła w klapę, także jest ten, nie? No, tutaj zobaczmy ten gołąb, którego teraz Byszek trzyma, bo o numerze nie podzieliśmy na numer. Numer 056, niestety ten nietypowy, co była pomyłka. No, w tym roku już jest 53, wracamy. Z 17 roku 12.31. 31 i w tym roku już będą te gołębie po tych, tutaj będzie znowu oddział 056, taki sam, 053, taka sama obrączka, jak i numer. Tu do ciekawostki powiem, że tu było tylko kilka samiczek po prostu właśnie z tej metody i ta druga samiczka też tam była na 4 razy włożona, 4 konkursy, i była, bo później na 5 raz ją nie dałem już, no nie? To była bardzo wysoko też jako w lotnikach, no nie? Także ten system tutaj, tym bardziej jeszcze samiczek mi się, bo samiczek było więcej, ale mi się sprawdził po prostu właśnie... Taki mała ilość tym systemem lotowanej i się okazuje, że można... No ale na jednym locie były trzy pierwsze w oddziale też. Czwarte no. miejsce w Polsce, ten gołąb, którego teraz Byszek trzyma. Także na razie dziękujemy i zachęcamy też do, żeby się zainteresować tym gołębiem. No i przecież młode będziemy po nim mieli jeszcze te właśnie... No już z jajkiem właśnie w tej chwili jest, nie? Jajko Arka Konicznego, samiec i twoja samiczka. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot!